Cześć, z tej strony Karolina, to jest 8 Podcast i witam Was i przychodzę do Was w zasadzie z historią seryjniaka Shawna Grate'a, tak więc bez dłuższych wstępów, oprócz oczywiście prośby standardowej o zasubskrybowanie kanału, kliknięcie w dzwonek, zostawienie lajka i wysłuchanie tej historii ciągiem, ponieważ YouTube bardziej chętnie promuje takie podcasty, które są słuchane ciurkiem. No i jeśli oczywiście nie jest to jeszcze jasne, to YouTube tak zaczyna mi znowu ucinać zasięgi, także będę mega wdzięczna za to, jeśli uczynicie to, o co Was proszę. A teraz, nie przedłużając, historia. Niechlubnym bohaterem dzisiejszego podcastu będzie Shawn Grate, seryjniak, który działał na terenie Ohio w latach 2005-2016. Oficjalna liczba jego ofiar to 5 kobiet. W ostatnim roku jego działalności jednej z nich udało się przerwać jego coraz bardziej rosnącą żądzę na pozbawianie kobiet życia. 13 września 2016 roku na numer alarmowy dzwoni pewna kobieta. Dzwoni z miejscowości o nazwie Ashland, oddalonej o godzinę jazdy od Cleveland. Przerażona mówi osobie, z którą rozmawia, że została porwana przez mężczyznę, który nazywa się Shawn Grate. Kobieta dzwoni na numer alarmowy wtedy, kiedy on śpi obok. Wcześniej udało jej się wykraść jego telefon i wykonać połączenie, ciągle będąc z nim w jednym pomieszczeniu. Nie była ona w stanie dokładnie powiedzieć, gdzie jest, a jedyną wskazówkę, jaką podała, to to, że znajduje się w opuszczonym domu. I w pewnym momencie tej rozmowy myśli, że przypadkiem obudziła mężczyznę, jednak na szczęście się to nie wydarzyło. Kobieta przez około 15 minut jest na łączach z operatorem linii alarmowej, aż wreszcie przybywają funkcjonariusze policji i uwalniają ją z rąk Grate'a. Kobieta opowiadała, że napastnik więził ją przez 3 dni, robiąc z niej niewolnicę do zaspokojenia własnych cielesnych potrzeb. Poznała go około 1,5 miesiąca temu, a w dniu, kiedy ją porwał, to akurat byli na lunchu. Zwabił ją on do swojego mieszkania pod pozorem, że ma dla niej jakieś ubrania, które chciałby jej podarować, a ponieważ już trochę się znają, no to kobieta nie ma żadnych obiekcji, żeby z nim właśnie pójść. Do pewnego momentu wszyscy myśleli, że mężczyzna ma na swoim koncie tylko to jedno porwanie, ale z czasem na światło dzienne zaczęły wychodzić zbrodnie, które popełnił wcześniej. Nagranie rozmowy z operatorką linii 911 podlinkowałam Wam w opisie, tak więc jeśli macie chęć wysłuchać tego nagrania, no to już wiecie, gdzie się udać. Jeśli chodzi o tożsamość kobiety, która zadzwoniła na numer alarmowy, do dnia dzisiejszego ta tożsamość jest utajniona i znamy ją jako Jane Doe. Ale zanim pójdziemy dalej w tej historii, musimy cofnąć się do dnia 8 września 1976 roku, kiedy to na świat przychodzi Shawn Michael Grate. Kiedy chłopak ma 6 lat, Teresa McFarland, jego matka, rozwodzi się ze swoim mężem Terrym Grate. Ma to miejsce 6 sierpnia 1982 roku. W czerwcu 1994 kobieta rezygnuje z opieki nad Shawnem i jego bratem Ronaldem na rzecz byłego męża. Ma to miejsce 2 miesiące przed urodzinami Shawna. Jeśli chodzi o edukację chłopaka, to kończy on River Valley High School w roku 1995. Jako nastolatek daje się poznać jako taki miły chłopak o niebieskich oczach, czarujący, zawsze uśmiechnięty. Taki typ, który ujmuje swoją osobą każdą dziewczynę. I dziewczyny były ujęte tą jasną stroną Shawna i bardzo go lubiły. Jednak chłopak ma też ciemną stronę. Jest chorobliwie zazdrosny, brutalny i jest on prawdziwym maniakiem kontroli. Prawdopodobnie Shawn zaczyna mieć problemy ze zdrowiem psychicznym przed osiągnięciem 20 roku życia. Bardzo mocno i ciężko pracował nad czymś, co przyjaciółka z nastoletnich lat Grate'a określiła jako projekt i w pewnym momencie po prostu Shawn porzuca pracę nad tym czymś. A potem Potem zaczyna zachowywać się nieobliczalnie. Staje się bardzo przygnębiony i przestaje wstawać z kanapy przez co najmniej kilka dni, co sprawia, że jego ówczesna dziewczyna z nim zrywa. Ma to miejsce w okolicach roku 99. Przyjaciółka opisuje też jednak Shona jako pomocnego, który wysłuchał jej zawsze, kiedy ona tego potrzebowała, który oferował jej ramię do wypłakania się, kiedy ona tego potrzebowała i który potrafił rozbawić ją, kiedy po prostu tego potrzebowała i potrafił też rozbawić nie tylko ją, ale także wielu innych ludzi. W wieku 18 lat Shawn zostaje aresztowany po raz pierwszy za duszenie swojej ówczesnej dziewczyny. I to pierwsze aresztowanie nastąpiło zaledwie 3,5 miesiąca po wejściu przez niego w pełnoletność. Dziewczyna, którą napadł, próbowała od pół roku wyplątać się ze związku z Grate'em, jednak nie udało jej się to, albo udało jedynie na jakiś czas, bo w 1996 roku zgłasza ona na policję inny incydent z użyciem przemocy, w którym uczestniczył Grate i ona. Ona i Shawn mają wtedy już dziecko. Na swoim koncie ma Grate jeszcze włamanie z drugą nieletnią osobą, za co on zostaje skazany na 4 lata pozbawienia wolności, jednak zostaje zwolniony 7 miesięcy później i ma to miejsce w lutym 1997 roku. Mniej więcej od roku 1999 następuje eskalacja przemocy ze strony Shona i ta przemoc eskaluje w stronę jego partnerek, na które wybiera coraz młodsze dziewczyny, którymi bardzo łatwo jest manipulować. 5 lat po pierwszym aresztowaniu włamuje się do domu swojej 17-letniej ciężarnej dziewczyny, dusi ją i prawie pozbawia życia. Za tę napaść spędza w więzieniu niecały miesiąc. Rodzina dziewczyny domaga się wydania zakazu zbliżania do nastolatki, który sama zainteresowana usuwa kilka miesięcy później. W międzyczasie 11 września 1999 roku rodzi się dziecko tej pary. Jednak pojawienie się na świecie dziecka nie uspokaja w żaden sposób charakter czy temperamentu Grate'a, ponieważ miesiąc po narodzinach, a 8 miesięcy po pierwszej napaści, robi to ponownie. Ponownie atakuje matkę swojego dziecka oraz jej siostrę. Jednak wcześniej chowa się w środku jej kanapy czy sofy i spędza tam całą noc. A potem wyskakuje i grozi obu nożem rzeźniczym. Tak więc potwory są i czasem siedzą one w łóżku albo pod łóżkiem. Shawn, kiedy już się ujawnia, oświadcza wystraszonym kobietom, że to on teraz kontroluje sytuację, tak więc one muszą się po prostu zamknąć. Mówi też, że lepiej dla nich, żeby nikt nie przychodził do nich teraz, nie próbował dobijać się do drzwi, bo z drugiej strony, czyli z wnętrza domu, nie będzie nikogo, kto odpowie na to dobijanie się do drzwi. W walce o nóż, do której doszło, jego była dziewczyna doznała dosyć poważnego skaleczenia w palec, a i sam mężczyzna miał na sobie kilka cięć. Za tę napaść spędza w więzieniu w Marion 4 lata i wychodzi na wolność w styczniu 2003 roku. To znaczy, no nie do końca, bo sędzia cofa przedterminowe zwolnienie Grate'a i mężczyzna musi odsiedzieć te lata do końca, które wcześniej zostały mu zasądzone. Były prokurator hrabstwa Marion domaga się wtedy, żeby Shawnowi została zasądzona całkiem nowa, oddzielna kara, jednak sędzia Robert Davidson ma najwyraźniej inne poglądy na tę sprawę. Kiedy Grate wychodzi z więzienia, kontynuuje swoje dawne przyzwyczajenia napaści na kobiety, kontynuuje przemoc domową i dodatkowo uzależnia się dosyć mocno od napojów wysokoprocentowych oraz od marihuany. Latami wykorzystuje ludzi, a głównie za swój cel obiera kobiety, które w żaden sposób nie są w stanie się przed nim bronić. Latami też niezbyt chętnie pracuje, a ludzie opisują go jako leniwego, pozbawionego skrupułów mężczyznę, który żeruje właśnie na kobietach i na życzliwych mu ludziach. Miał on ewidentny problem z rozróżnieniem życzliwości od uprzejmości i próbował nawet na przestrzeni lat wprowadzić się na siłę do kilku swoich znajomych. Z biegiem lat ma on trójkę dzieci. Dwoje z dzieci pojawia się ze związku Shawna z dziewczynami z miasta Marion. Matka jego drugiego dziecka w październiku 2003 roku oskarża mężczyznę o duszenie i wymuszenie zbliżenia siłą. Nie zostaje on finalnie oskarżony o napastowanie, a jedynie zostają mu postawione 2 zarzuty w związku z przemocą domową. Tak więc idzie on do więzienia na 7 miesięcy i finalnie zostaje zwolniony w maju 2004 roku. Kartoteka policyjna pokazuje, że Grate w okolicach 2005 roku ma na swoim koncie drobne zatargi z prawem, jednak jest to nic wielkiego. Jednak to, czego kartoteka nie pokazuje, to to, że mężczyzna w miejscowości Marion pozbawił życia pewną niezidentyfikowaną kobietę. 10 marca 2007 roku w Ohio zostały znalezione szczątki kobiecego szkieletu. W toku śledztwa wynika, że kobieta była tam od minimum roku do maksymalnie 5 lat. Miała umrzeć około 2005-2006 roku. Badania z użyciem izotopów węgla wykazały, że znana początkowo jako Diana albo Vicky dziewczyna mogła urodzić się w Mississippi, w Luizjanie, Alabamie, na Florydzie albo Georgii. Przez długi czas potem mogła mieszkać na Florydzie albo w Teksasie. Jedną z partnerek Shawna jest Christina Hildreth, mieszkanka hrabstwa Crawford, która jest z nim przez 5 lat począwszy od roku 2005. Opisuje mężczyznę jako przystojnego i czarującego, który potrafi patrzeć na kobietę tak, że ona czuje się tak, jakby była tą jedyną na świecie. Natomiast kiedy rok później zamieszkali razem, Shawn pokazał swoje prawdziwe oblicze. Stał się zimny, obojętny, zaborczy do granic możliwości, znęcał się psychicznie nad nią i nad jej dziećmi. Kobieta opowiadała później, że Shawn jest tak nieprzewidywalny, że w jednej minucie potrafi być bardzo miły, zabawny, cieszyć się ze wszystkiego, a w drugiej staje się tyranem i prawdziwym psychopatą, a zazdrosny to on jest nawet o dzieci i kobiety. W czerwcu 2010 roku jest ona wielokrotnie atakowana fizycznie przez Shawna. Mężczyzna bije ją po twarzy i dusi. Łamie jej też rękę, kiedy kobieta próbuje się przed nim bronić. Shawn wiezie ją na pogotowie, uprzednio namówiony do tego przez swoją partnerkę. Początkowo kobieta mówi pielęgniarce, że jej obrażenia są efektem upadku. Jednak kiedy Grate wychodzi z gabinetu, Christina opowiada, co tak naprawdę się wydarzyło w jej domu. Zajście zostaje zgłoszone funkcjonariuszowi policji, a mężczyzna w tak zwanym międzyczasie się ulatnia. Zostaje jednak namierzony 4 dni później. Christina mówi funkcjonariuszom, którzy zatrzymują mężczyznę, że wydaje się jej, że on ukrywał się przez te kilka dni schowany w środku jej kanapy. I to właśnie tam znaleźli go policjanci. A powiedziałam, wydawało jej się, ponieważ Christina po wyjściu ze szpitala razem ze swoimi dziećmi zamieszkała u swojej mamy, a do domu przychodziła nakarmić koty. I wtedy widziała, że coś jest nie tak, że deska sedesowa jest nieopuszczona, że produkty żywnościowe stoją nie na swoich miejscach i to właśnie sprawiło, że kobieta zadzwoniła po funkcjonariuszy policji. Tak więc, jak wspomniałam wcześniej, mężczyzna zostaje wyciągnięty z sofy, postawiony przed sądem i skazany na odsiadkę w wysokości 180 dni. Po wyjściu z więzienia tuła się tu i tam i staje się bezdomnym i wykonuje różne bardzo dorywcze prace. Kobieta po tym zajściu przestaje się spotykać z Shawnem, co prawdopodobnie patrząc na przyszłe wydarzenia ratuje jej życie oraz życie jej dzieci. Trzecie dziecko pojawia się w życiu Grate'a z dosyć przelotnego małżeństwa z kobietą z Mansfield. W dokumentach rozwodowych zawiera ona jednak informację, jakoby Shawn miał powiedzieć, że skoro on nie może widywać swojej córki w momencie, kiedy kobieta chciała mu ograniczyć prawa do widzenia, to nikt inny też tej możliwości mieć nie będzie. Prawdopodobnie to kobietę bardzo mocno wystraszyło, bo być może to zdanie zasugerowało jej, że mężczyzna planuje pozbawić ich wspólną córkę życia. Co do przelotnej długości małżeństwa, to zostało ono zawarte 23 grudnia 2011 roku, a zakończone w październiku 2012 roku. A rok później, w kwietniu, kobieta występuje do sądu o wydanie zakazu zbliżania się do niej oraz członków jej rodziny. 16 sierpnia 2016 roku w mieście Ashland ginie pewna kobieta. Jest to 29-latka Elizabeth Griffith. I nikt nie zgłasza jej zaginięcia przez około 3 tygodnie. Kobieta ostatni raz publicznie widziana była w markecie Walmart w Ashland podczas robienia zakupów, co uwieczniły kamery w markecie. 8 września tego samego roku, niedaleko stacji benzynowej, ginie kolejna kobieta, także mieszkanka Ashland, 43-letnia Stacy Stanley, znana także jako Stacy Hickside. Rodzina Stacy zgłasza fakt zaginięcia kobiety następnego dnia, a kiedy odnaleziono jej samochód, wygląda to tak, jakby ktoś inny siedział wcześniej za jego kierownicą. 5 dni później kobieta znana do dzisiaj jako Jane Doe wykonuje właśnie to połączenie na numer alarmowy i dzięki temu połączeniu, o którym mówiłam Wam na samym początku, udaje się ująć Shawna Grate'a. Ciało Elizabeth i Stacy zostaje znalezione w opuszczonym domu, w którym Shawn koczował. I kiedy funkcjonariusze zjawili się na miejscu, to odór rozkładu wskazywał, że w tym domu, oprócz napastnika i Jane Doe, policjanci mogą znaleźć coś więcej. I znaleźli. Znaleźli nagie ciało Elizabeth, które było upchnięte i schowane w szafie pod stertą ubrań. Drzwi zaklejone były czarną taśmą, natomiast kobieta miała związane nogi oraz ręce. W piwnicy znajdowało się ciało Stacy, która umiejscowiona była pod kocem i pod stertą śmieci. Przyczyną śmierci obu kobiet było uduszenie. Kobiety zostały zidentyfikowane po 3 dniach od znalezienia ich zwłok. W dniu aresztowania mężczyzna wskazuje kolejną swoją ofiarę oraz miejsce jej pochówku. Ofiarą tą jest Candice Cunningham. O 29-latce z Canton nie ma niestety zbyt dużo informacji, poza tą, że została pozbawiona przez Shawna życia 12 czerwca 2016 roku oraz, że miała 2 dzieci o imionach Devlin oraz Christina. Badania DNA przeprowadzone przez biuro koronera Wydziału Antropologii Sądowej Uniwersytetu Mercyhurst oraz Laboratorium Kryminalistycznego Departamentu Policji w Mansfield ujawniają tożsamość kobiety. Kiedy mężczyzna siedzi w więzieniu, to ujawnia on swoją 4. zbrodnię, której ofiarą padła Rebecca Lacey z Mansfield. Ciało kobiety zostaje znalezione w lesie w hrabstwie Ashland w 2015 roku. Oficjalną przyczyną jej śmierci jest przedawkowanie, a zbrodnia ta miała być dokonana między 1 stycznia a 6 lutego 2015 roku. Kobieta ta w chwili śmierci miała lat 31. Według słów Shawna spotkał się on z nią w barze na drinka. Po chwili wyszedł do toalety i zostawił przy stole Candice swój taki klips do pieniędzy, który być może miał jakiś tam mały dzwoneczek do niego przyczepiony, którym klipsem była oczywiście spięta gotówka, ponieważ stwierdził, że kiedy był w toalecie, to usłyszał dźwięk właśnie tego dzwonka, tego klipsa, a kiedy wrócił do stolika i przeliczył pieniądze, to okazało się, że faktycznie brakuje kilku banknotów. I tych kilka banknotów to było $40 i kiedy kobieta zorientowała się, że Shawn się zorientował, to próbowała uciec, a on ją wtedy złapał i zaczął dusić. Ostatecznie pozbawił ją życia, bo jak sam później wyznał, był po prostu już zmęczony walką z nią. Jej ciało miał włożyć do dużej plastikowej torby i przez 1,5 dnia trzymać w piwnicy w domu, w którym wtedy mieszkał. Później pożyczył samochód od znajomego i pojechał w miejsce, w którym ostatecznie znaleziono ciało Lacey, po czym wyjął jej zwłoki z torby i pochował. Nie wiadomo do dzisiaj, skąd Shawn mógł mieć torbę golfową, w którą zapakował ciało Lacey, ale ojciec kobiety ma na to wyjaśnienie. Otóż Lacey była złodziejką i mogła po prostu tę torbę komuś ukraść. We wnętrzu rzeczonej torby znaleziono DNA kobiety, a na zewnątrz było DNA Shawna. Natomiast pomimo przyznania się, ojciec ofiary, Bob Lacey, mówiąc bardzo kolokwialnie, on tego nie kupuje. Ojciec potwierdza, że jego córka oraz Shawn mogli się znać, a powód był bardzo prosty. Najstarszy zawód świata, jaki oboje mieli wykonywać, oraz uzależnienie od różnych substancji nielegalnych. Według słów ojca oboje mieli wręcz pracować dokładnie na tym samym rogu ulicy. Bob przychyla się jednak bardziej do teorii, że śmierć Rebeki była związana z tym, że ukradła ona pewne nielegalne substancje dealerowi, który w odwecie pozbawił ją życia. Zwłaszcza, że krótko przed śmiercią Rebeki ona mówiła znajomym i rodzinie, że właśnie obawia się o swoje życie. Z raportu koronera wynika, że przyczyną śmierci kobiety było zatrzymanie akcji serca, które zostało spowodowane przyjęciem mieszanki pewnych nielegalnych substancji. Jednak w związku z przyznaniem się Shawna do zbrodni na tej kobiecie przeprowadzono ponowną autopsję, z której wynikało, że przyczyną śmierci było zatrzymanie akcji serca spowodowane duszeniem w odcinku szyjnym. Mimo wszystko po ogłoszeniu wyników drugiej autopsji ojciec Rebeki nadal nie jest przekonany. Shawn przyznaje się też do pozbawienia życia Dani Laurie. Jej ciało zostaje znalezione w 2007 roku i przez bardzo długi czas dziewczyna znana jest jako Jane Doe i ten bardzo długi czas to jest od właśnie momentu znalezienia do czerwca 2019 roku, ponieważ wtedy za pomocą badań DNA udało się w pełni ją zidentyfikować. Jak Shawn sam przyznaje, Dana jest jego pierwszą. Pozbawił ją życia, ponieważ myślał, że dziewczyna jest częścią jakiejś grupy, która próbowała go wtedy, kolokwialnie mówiąc, oskamować. Ostatni znak aktywności Dany miał miejsce w Ohio w maju 2006 roku i wtedy to po raz ostatni zadzwoniła do swojego męża, z którym była w separacji. Natomiast jej zaginięcie nie zostało zgłoszone, a kobieta osierociła 2 dzieci. Shawn w pełni współpracował ze śledczymi, pokazywał nawet w każdym najdrobniejszym szczególe, jak dokonywał swoje zbrodnia. 23 września 2019 roku Shawn Grate mówi otwarcie, że jest niewinny wszystkim 23 zarzutom, jakie zostały mu postawione. W tych zarzutach jest m.in. pozbawienie życia Elizabeth Griffith i Stacy Stanley, pomimo tego, że wcześniej na konferencji prasowej zorganizowanej przez policję Shawn przyznał się, że to zrobił. Obrońca Shawna potem powołuje się na to, że jego klient był niepoczytalny w chwili przyznawania się do winy, natomiast oskarżyciel ma to za nic i wnioskuje o karę śmierci. Jednak zarówno oskarżyciel, jak i obrońca proszą sąd o nakaz ograniczenia upubliczniania informacji albo komentarzy. I taki nakaz może być nałożony m.in. na prasę, na adwokatów, na osoby związane z daną sprawą czy na świadków. Natomiast ten zakaz konkretny miał nałożyć embargo na kontakty Shawna z mediami, ponieważ najwyraźniej bardzo spodobało mu się to, że nagle wszyscy zaczynają się nim interesować i pisać o nim w gazetach. Natomiast on nie trzymał się niestety jednej historii, tylko co innego opowiadał, co innego pisał w listach, także każdy przedstawiciel mediów, który się z nim skontaktował, miał po prostu inną wersję i jeszcze co innego mówił na sali rozpraw. Proces mężczyzny rozpoczął się 9 kwietnia 2018 roku, a niecały miesiąc później, ponieważ 2 maja Shawn przyznaje, że jest winny 15 postawionym mu zarzutom. Jednak ciągle twierdzi, że nie jest na pewno winny pozbawienia życia Stacy i Elizabeth. 1 czerwca zostaje skazany na karę śmierci, a data wykonania wyroku została wskazana na 13 września 2018 roku. Jednak egzekucja została wstrzymana z powodu złożonej apelacji do Sądu Najwyższego w Ohio. 1 marca 2019 roku mężczyzna przyznaje się do pozbawienia życia Rebeki Lacey oraz Candice Cunningham. Ostatecznie zostaje skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego i dodatkowo zostaje mu jeszcze zasądzone 16 lat. We wrześniu 2019 roku przyznaje ostatecznie do tego, że to on pozbawił życia Dani Laurie. Matka Shawna mieszkała w wiejskiej części hrabstwa Ashland. Udzieliła ona tylko jednego wywiadu gazecie Daily Mail i w wywiadzie tym powiedziała, że wszelkie używki oraz pobyt w więzieniach bardzo zmieniły jej syna. Powiedziała, że jej syn jest przystojny, ale diabeł jest przecież tak samo piękny i przystojny. Jednak to, co różni jej syna od diabła, to to, że nie ma on czerwonych rogów i tak zwanych wszystkich tych rzeczy w cudzysłowie. Shawn wykorzystywał kobiety, które nie były w stanie się bronić. Większość jego ofiar, nie tylko tych śmiertelnych, to były kobiety młode, to były kobiety uzależnione od różnych substancji. Mężczyźni tacy jak Shawn Grate, którzy używają przemocy wobec kobiet, czują się uprawnieni i usprawiedliwieni w tym, co robią. Ich wyobrażenie na temat tego, jakie powinny być kobiety, jest takie bardzo sztywne i klasyczne aż do bólu. Kobieta, która zadzwoniła na 911, jest prawdziwą bohaterką i chcę to podkreślić, bo dzięki jej działaniu prawdopodobnie przerwała tę rosnącą potrzebę kontrolowania i używania przemocy wobec innych kobiet, które mogłyby zostać zwiedzione pięknymi, niebieskimi oczami Shawna i jego czułymi słówkami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie dzisiejszej historii. Zapraszam Was w przyszłym tygodniu i trzymajcie się ciepło i do usłyszenia niebawem. Pa, pa!